Was wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać pryskanie oraz rodzenie ziemniaków. No, tu lejemy wodę. Na razie się leje wodę. Ta. Nie widzę. Ile to miałem? 49. To tam 50 jak się może da. No. Lad już ten? Oprysk? No. Zakręć wodę. Zakręć wodę i daj oprysk. Pomału, żeby nie robiło. Co? Dzisiaj zastosujemy antywylegacz na pszenicę. Areał jakiś 80 arów. Tu pryskanie. Pryska mój dziadzio. Nie wiem, czy doczekacie się radlenia ziemniaków. Może jak dziadzio się będzie miał siły trochę i będzie jeszcze jechał między rządkami. No, ale i tak jutro doczekacie się następnego filmu, bo jutro będę kosił trawę. No i jeździł ciągnikiem jeszcze z przyczepą z trawą. Co mogę tu powiedzieć? Opryskiwacz nie jest nasz. Jest pożyczany od wujka firmy Pronar. No. 400 litrowy. I to tyle. Ja do pryskania jeszcze się nie biorę tak za bardzo. No bo mnie to tak mi się za bardzo nie chce pryskać. Raz pryskałem to Białoruśką u drugiego dziadzia. No i to tyle z mojego doświadczenia z pryskania. Wcześniej pryskaliśmy na mietlicę, a teraz antywylegacz zastosowaliśmy. A później może jeszcze nagram radlenie ziemniaków. Dzisiaj albo jutro, nie wiem jeszcze jak to będzie. No i pomału robota idzie, powolutku, ale idzie. Puszki są nasze. Puszki, radła, jak to tam woli. Ja to zawsze nazywam radła.
No. Rowki mamy 14. 4 rowki to są wczesne, a reszta to jest zimowe. To późne. Takie zimowe, późne. Zajechać do stodoły. Tylko świeci z tyłu, bo i można zajeżdżać po ciemno. I w tym odcinku by byłoby już na tyle. Siema, cześć i w ogóle, nara.